Opel Astra H, tak zwana trójka, wymiana termostatu. Jest on ukryty tam. O, tutaj ten wąż gruby do niego idzie. Trzeba będzie wyjąć akumulator, żeby się do niego dostać. Ale najpierw spuszczamy płyn od strony pasażera. Wchodzimy od dołu. I tutaj mamy kranik do spuszczania płynu. Spuszczamy płyn tędy w jakąś miseczkę. I płyn spuszczony, to już resztka sobie zlatuje. Oczywiście musimy odkręcić zbiorniczek wyrównawczy, nakrętkę z niego, bo jak wykręcimy to, to nie pójdzie płyn, bo trzyma go. Odkręciłem nakrętkę od zbiorniczka i od razu płyn wystrzelił cały. Już jest zlany, więc czekamy, aż zleci więcej. Nie no, w sumie już możemy zakręcać, bo poniżej termostaty już jest płyn. Zakręcamy to i bierzemy się teraz za wymianę. Płyn spuszczony, wyciągamy akumulator, odpinamy klamę i tutaj jest śrubka mocująca go. Wyciągnę jeszcze podstawę akumulatora, żeby troszkę lepszy dostęp tu zrobić. Dało berle tak, ale dużo męczenia będzie się. Lepiej sobie zrobić miejsce, żeby przy wkładaniu było tak fajnie. No i tutaj jest na dwóch śrubach. Tutaj wypinamy ten przekaźnik świec. Mamy to luźne. I jest dużo więcej miejsca. I teraz odpinamy wszystkie przewody. Raz, dwa, trzy, cztery. Kostkę od czujnika i tutaj tą śrubkę odkręcamy, na której się trzyma ten przewód. Czyli tak, raz, dwa, trzy, cztery i kostka. I węże poodkręcane. Ten główny jeszcze mi nie chce zejść, ale to już jak wyjmę termostat, to wtedy go wykręcę, bo już się rusza. I odkręcamy. Tu od dołu jest śruba, trzeba ją wyczuć. O, tutaj. Jedna i druga jest, gdzie ona jest, u góry. O, tutaj. Dwie na trzynastkę. I śruby odkręcone. I teraz odrywamy termostat od bloku. O, jest. Termostat mamy wyjęty. I wkładamy nowy. Tutaj uszczelka jest w zestawie oczywiście. Nowa. Zakręcamy na te dwie śruby. Dobra. Termostat założony. Wkładamy podstawę akumulatora, wkładamy akumulator, zalewamy płyn, no i odpalamy. Podstawa akumulatora zamontowana, ale tutaj jeszcze jest jedna śruba, tylko w tym egzemplarzu już ktoś ją nie zakręcił, dlatego tylko na dwóch był, o tutaj. I zakręcamy tamtą jeszcze i wkładamy akumulator. Termostat włożony, wszystko poskładane, wycieramy to, co się ubrudziło, płyn zalany i po odpaleniu jeszcze patrzymy, czy tam przy kraniku i tu gdzieś przy termostacie się nam nie leje, czy czegoś nie zapomnieliśmy dokręcić. No i tyle.